Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na ulubieńców. Przez przypadek skasowali mi się ulubieńcy, także musiałam kręcić ich jeszcze raz. Także poopowiadam wam o produktach, które sprawdziły mi się naprawdę bardzo fajnie w miesiącu wrześniu. I przechodzę do szamponu do włosów, ponieważ naprawdę się zdziwiłam i wielokrotnie wam wspominałam przy akurat omawianiu firmy Garnier i tej serii Ultra Duo, że bardzo się obawiam wersji arganowej. Ale powiem wam, że o dziwo, naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdziła. Szampon jest fenomenalny, bardzo ładnie pachnie, bardzo pozostawia takie włosy lśniące. Naprawdę moje końcówki ani mi nie zniszczył, ani nie obciążył też tutaj u nasady włosów, także używam go codziennie i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. I mam wersję właśnie z olejkiem arganowym i żurawinowym, także naprawdę wam polecam. Odżywka też jest super, nie obciąża włosów, nie sprawia, że one są tłuste, sklejone. No nie wiem, no może po prostu trafiłam na złą opinię i się po prostu przestraszyłam tego produktu, a już kupiłam go dawno, dawno, także stwierdziłam, że nie miałam szamponu, nie przyjąłam jeszcze paczka, na którą czekałam, także po prostu stwierdziłam, że otworzę ten szampon, ale okazał się fenomenalny. Coś, co naprawdę długo zużywam i bardzo mi się sprawdził, szczególnie w tym miesiącu, jak już się przeprowadziliśmy, ponieważ stwierdziłam, że go postawię w końcu na półce, to jest Bath & Body Works, tutaj Beach Flower. Jest to produkt, który dostałam właśnie w prezencie. Jest to żel do mycia rąk, naprawdę fantastyczne są te produkty. Ja długo zużywałam swoje takie po prostu zwykłe żele, które miałam w domu, ale stwierdziłam, że w nowym mieszkaniu postawię po prostu już same praktycznie nowe produkty, wszystko wcześniej pozużywałam i naprawdę to jest bardzo produkt wydajny, bo używamy go od ponad miesiąca, nawet więcej, bo jeszcze w poprzednim mieszkaniu właśnie postawiłam ten produkt, także zużyłam go mniej więcej półtora miesiąca co najmniej i jest jeszcze połowa, także naprawdę są to bardzo wydajne produkty, a w promocji możemy znaleźć się za 10 zł, także no dla mnie fenomenalny produkt, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie utrzymuje się na dłonie. Używany tak może nieregularnie, ale co jakiś czas nie wysusza dłoni, także warto się przyjrzeć tym produktom z Bath & Body Works. Już wiele osób je namówiłam na te produkty, także myślę, że wam się spodobają, ponieważ nuty zapachowe mają naprawdę przecudowne. Kolejnym produktem również z Bath & Body Works to jest świeczka, którą kupiłam, jak byłam na zakupach z Madzią. Bardzo fajna, taka delikatna świeczka. Powiem wam, że ja mam problem ze świeczkami, ponieważ ja uwielbiam zapach w domu. Anatonowi właśnie to przeszkadza, raczej nie lubi, jak są zapalone świeczki. On lubi ten nastrój, ale nie lubi zapachu, który później jest w domu, ponieważ go drażni. Mimo że mówi, że są przyjemne te zapachy, to po prostu go drażni, a drażni zapach niektórych moich świeczek, ponieważ są po prostu ostre. Ale ten na przykład bardzo polubił, bardzo w ogóle ładne opakowanie, także jak mi się skończy ten wosk, wypali, to na pewno będę używać tego pudełeczka do kolczyków na przykład, czy takich drobnych rzeczy, także naprawdę w ogóle fantastyczny produkt, ja go kupiłam z myślą właśnie o tym opakowaniu, ale się okazało, że cudowna jest świeczka, także Black Sandals, bardzo, bardzo wam polecam. Kolejnym produktem, który bardzo mi się sprawdził, nie tylko w tym miesiącu wrześniowym, ale i w poprzednich miesiącach, ale wam go nie pokazywałam, zapomniałam o nim wspomnieć, to jest olejek taki do włosów z firmy Marion, to są olejki orientalne, odżywienie włosów, Macadamia Young Young. Bardzo, bardzo dobry olejek. Naprawdę ostatnio chwaliłyście kondycję moich włosów. Słuchajcie, ich nie ścinałam od 4 miesięcy, a końcówki są w fantastycznym stanie. Bardzo się błyszczą włosy, a bardzo są odżywione, szczególnie właśnie na końcówkach. Także jestem bardzo zdziwiona, ponieważ żaden wok praktycznie włos mi się nie rozdwaja. I regularnie używam tego właśnie olejku do końcówek. Naprawdę bardzo dobry produkt za chyba 6 zł, ponieważ go kupiłam na Ezebrze. Także bardzo wiele was chwali ten produkt, ponieważ dużo wspominałam o nim, tak gdzieś tam się przewijał w pielęgnacji włosów i naprawdę mówiło się, że dużo z was używa tego produktu, także no myślę, że jest to ciekawy produkt za naprawdę grosze, ponieważ można go zdobyć na pewno w drogerii Hebe i Naturze, także bardzo wam polecam. Coś, co sprawdziło się super przy cięższych podkładach, których teraz używam, czyli właśnie Vichy Derma Blend czy MAC Studio Fix, to jest coś, czy nie pokładałam dużych nadziei, ale naprawdę sprawdził się. Po prostu produkty z The Body Shop mnie po prostu zadziwiają. Są fenomenalne, bardzo wam je polecam. Naprawdę warto spróbować tej marki. Ja wiem, że te produkty są drogie i ciężko dostępne, ponieważ na przykład w Łodzi już nie ma żadnego salonu The Body Shop i ja specjalnie teraz bym musiała przejechać do Warszawy po te produkty, ale dostałam ten, znaczy kupiłam ten produkt na Allegro. To jest taka jakby pasta myjąca, taki krem do twarzy myjący, który stosujemy na zasadzie OCM. Czyli najpierw rozgrzewamy naszą skórę właśnie taką ściereczką muślinową, przykładamy do twarzy ściereczkę muślinową, nagrzewamy twarz, dopiero później nakładamy właśnie te olejki, zmywamy, przykładamy ciepłą wodą i później drugą warstwę nakładamy tego kosmetyku. Jest w ogóle bardzo wydajne, ja go używam już od ponad miesiąca i naprawdę zużycie jest
a praktycznie 1/3 może się zużyło, także jest bardzo wygodny. Ja go używam wtedy, kiedy właśnie używam Vichy Derma Blend, czyli praktycznie codziennie, bo od 3 tygodni co najmniej Vichy Derma Blend jest u mnie po prostu codziennie na twarzy. Także co drugi, trzeci dzień właśnie oczyszczam tak dogłębnie skórę tym produktem. Naprawdę jest świetny. Powiem Wam, że szukajcie na Allegro, ponieważ ja go zdobyłam za chyba 30 zł. Normalnie kosztuje w granicy 70, ale po prostu produkt jest przecudowny. Ostatni taki kosmetyk z serii Pielęgnacja, doznania zapachowe, to są oczywiście moje perfumy Chloe, które dostałam na początku września od mojego mężczyzny, ponieważ wybrałam sobie ten produkt na naszą rocznicę. Naprawdę, no zapach jest przecudowny, to jest zapach mojego życia, naprawdę. No powiem Wam, że już nawet Nathan stwierdził, że jak mi się będą kończyć, to zawsze mam go informować i będzie mi kupował, ponieważ zapach jest przecudowny, butelka jest przepiękna, stoi po prostu w mojej galerii perfum, bardzo ładna buteleczka, przecudowny zapach, bardzo długo się trzyma i to jest naprawdę zapach, który już chyba się kojarzy w rodzinie ze mną. Moja szwagierka zawsze po prostu czuje ten zapach, mówi, że znowu masz te piękne perfumy na sobie, które zawsze nosisz, to są właśnie Chloe. Dam Wam linka do tańszego odpowiednika, jeżeli nie chcecie wydawać na perfumy około 300 zł, bo są bardzo, bardzo drogie. Dla mnie są po prostu strasznie drogie, ale to jest prezent, także i bardzo mi się kojarzy właśnie z naszymi rocznicami, z Nathanem, także to jest zapach, który zawsze będę dostawać od niego i jest on zapach po prostu mojego życia, także bardzo Wam polecam, zajrzyjcie do Sephory, pomachajcie, a nuż Wam się spodoba i będziecie mogły na przykład kupić sobie tańszy odpowiednik, bo jest praktycznie identyczny, ma troszeczkę lżejszą nutę zapachową, ale ta sama nuta wyczuwalna Chloe, bardzo lubię, także też mam ją u siebie już, ponieważ kupiłam sobie, bo tych mi czasami żal tak na zwykłe wejście, to się wtedy tamtymi pryskam i też nimi pachnę, także super. Ostatnim produktem, który chciałam Wam pokazać, to jest Essence Day Matte. Mam go na ustach, jest to cudowny kolor, uwielbiam na każdym filmiku praktycznie, go mam także do wnudzenia, a żeby nie było, że kręcę 10 filmików pod rząd, po prostu ja uwielbiam ten kolor. Bardzo ładnie się trzyma na ustach. Jak dokładam troszeczkę Vichy Derma Blend na usta, to wtedy nakładam tą pomadkę, ten błyszczyk i trzyma mi się po prostu bite 6 godzin na ustach. Co najmniej jem, piję, a kolor mam cały czas, także 04 Silky Red, naprawdę fantastycznie, pisałyście mi na Facebooku, że jest to kolor naprawdę przecudowny, także to są moi ulubieńcy. Tym razem Wam nie polecę żadnego serialu, ponieważ cały czas oglądam w garniturach, cały czas po prostu jestem w fazie oglądania tego serialu, ponieważ ma 4 sezony, także w tym miesiącu Wam nic nie polecę, nie kosmetycznego, nie mam jakichś specjalnych ulubieńców, naprawdę same teraz kosmetyki mam ulubione, także tym razem nie mam Wam nic do polecenia, ale zajrzyjcie koniecznie do tego serialu, jest naprawdę fantastyczny, bardzo dobrzy aktorzy, no i ciekawa fabuła, także myślę, że podziękuję Wam oczywiście ten serial, także zobaczcie sobie i może Was zaciekawi. Także dajcie znać, co sądzicie o tych produktach. Mam nadzieję, że Wam się ulubieńcy podobali. Kilka Wam produktów poleciłam. No i trzymajcie się do następnych filmików. Pa, pa, hej!